Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Pani profesor, dzisiaj porozmawiamy o takim zjawisku, że wyglądamy na starszych, a nie ma to nic wspólnego ze zmarszczkami. I co sprawia, że ludzie w tym samym wieku są odbierani na starszych lub młodszych? I jakby Pani do tego podeszła? Czy to jest tak, że mózg nas oszukuje? Czy mamy pewne rzeczy zakodowane w mózgu? Znaczy ja myślę, że przede wszystkim pierwsza rzecz to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że proces starzenia jest procesem ciągłym, przewlekłym i nieodwracalnym. I oczywiście mamy wpływ na pewne czynniki, które powodują starzenie, takie jak czynniki zewnętrzne, ale niestety na czynniki wewnętrzne, które są przyczyną również starzenia, zupełnie takiego wpływu nie mamy. I teraz, jeżeli podzielimy te różne czynniki, które wpływają na nasze starzenie się, nie tylko starzenie się skóry, ale starzenie się również innych organów, to przede wszystkim pierwszy czynnik to jest genetyczny. I tutaj jest takie stare powiedzenie, jak chcesz zobaczyć, jak będzie wyglądała twoja żona za 30 lat, to popatrz na teściową. I to jest prawda, dlatego że niestety, ale śmiejemy się, że genów nie oszukasz i faktycznie są pewne osoby, które są prędzej predysponowane do takich wszystkich elementów, które są związane ze starzeniem się, czyli to są różnego rodzaju na przykład na skórze, zmarszczki, przebarwienia, odbarwienia, bruzdy, prawda, to jest również postawa ciała, dlatego że to nie tylko skóra, ale również jak popatrzymy na postawę ciała, to są osoby, które mają tak zwany bawoli kark, czyli takie wyniesienie na górze, prawda, w okolicy karku. Mamy taką pochyloną trochę sylwetkę, zdecydowanie bardziej powolne ruchy, prawda? Te osoby mają niestety, ale trochę problemów starzejące się ze słuchem, też gorzej widzą, z reguły noszą okulary. Jak to wszystko do siebie dodamy, to ten mózg widzi w ten sposób osobę starą. Natomiast no, osoby młode charakteryzują się jak gdyby cechami zupełnie innymi niż osoby stare, dlatego że ta skóra jest rozświetlona, jasna, nie ma bruzd, nie ma zmarszczek, nie ma przebarwień, po prostu sylwetka jest wyprostowana. Również kolor włosów na przykład, co jest zdecydowanie już starzeniem się wewnątrz pochodnym, dlatego że jak gdyby to geny determinują, w jakim wieku ktoś będzie miał siwe włosy. Są osoby, które mają na przykład lat 18, mają już pierwsze siwe włosy, a są osoby, które mają lat 50 parę i mają dosłownie lekko, prawda, zaszalonione skronie. W związku z czym to też jest, jak gdyby starzenie się przydatków jest starzeniem się wewnątrz pochodnych uwarunkowanym genetycznie. Co jeszcze jest takich cech wewnątrz pochodnych związanych ze starzeniem? Na pewno czynność hormonalna, dlatego że u kobiet w okresie menopauzalnym, po okresie menopauzalnym, to starzenie się zdecydowanie przyspiesza. Natomiast, proszę Państwa, mamy też szereg czynników zewnątrzpochodnych, co są jak gdyby bardzo istotne, dlatego że my tak naprawdę jesteśmy zaprogramowani, że nawet możemy żyć do 115 lat. W związku z czym, dlaczego żyjemy 70, 80, no 90, to już się wydaje bardzo dużo. No głównie to wynika właśnie z tych wszystkich czynników zewnątrzpochodnych. Co to jest? No na pewno promieniowanie ultrafioletowe, które prowadzi do uszkodzenia komórek, do właśnie zmniejszenia produkcji fibroblastów, gorszej jakości skóry, ta skóra staje się wiotka, staje się niejędrna, nienapięta. W związku z czym już jak gdyby pierwszy czynnik. Drugi czynnik na pewno alkohol, który niestety porównamy osobę 30- czy 40-letnią, która jest nałogowym alkoholikiem do osoby, która w ogóle prawie nie pije albo pije okazjonalnie, już ta jakość skóry będzie inna. Kolejny czynnik, palenie. Prawda, wiadomo, że palacze mają charakterystyczne zmarszczki wokół ust. Ta skóra jest taka ziemista, szara, wygląda jak brudna, matowa. To jest niestety właśnie związane z wpływem nikotyny. Kolejny czynnik, o którym myślimy, prawda, z takich czynników zewnątrzpochodnych, to są różnego rodzaju leki, prawda? Leki też niestety mają wpływ na to, że przyspieszają nam starzenie. A jeszcze kolejnym czynnikiem, który jest, no według mnie, super istotny, to jest czynnik stresogenny. Na pewno osoby, które żyją w stresie, są niezadowolone, nieszczęśliwe, mają depresję. No, no to są osoby, które są generalnie postrzegane jako prawda, osoby starsze. Również na pewno niekorzystne są takie diety, które są dietami nagłymi, czyli mam ślub córki, za 2-3 tygodnie muszę się odchudzić, w związku z czym od dzisiaj nic nie jem. I taka dieta wcale nie jest zdrowa i również prowadzi do odwodnienia organizmu i jak gdyby takiego przyspieszonego się starzenia. No ja myślę, że to tak mniej więcej z czynników, a jeszcze praca nocna na pewno jest takim czynnikiem, który wpływa na to, że jeżeli nie mamy zachowanego rytmu dobowego, czyli śpimy w dzień, a pracujemy w nocy, to też nie jest to dobre, dlatego że nasze hormony po prostu typu kortyzol, one wariują, one za bardzo nie rozumieją, co się stało i dlaczego to wszystko się poprzestawiało. Zresztą mamy najlepszy przykład, jak lecimy do Stanów, czy gdzieś, gdzie jest różnica czasowa, mamy typowy jet lag, prawda, czyli nie jesteśmy w stanie zasnąć wtedy, jak wszyscy w Stanach śpią, a i chce nam się spać, jak wszyscy w Stanach są aktywni. No właśnie to wynika jak gdyby z tego, prawda, zaprogramowania mózgu. I to myślę, że to byłyby te czynniki,
w związku z czym co robić, żeby wyglądać młodziej? No na pewno trzeba unikać wszelkich używek, trzeba dobrze się wysypiać, no żyć bez stresu, co jest oczywiście łatwiej powiedzieć niż wykonać. Natomiast generalnie poza, prawda, tą samą skórą, również niestety, ale jest to, co jest zależne od nas, to jest sposób ubierania się. Na przykład jeżeli osoba, nawet starsza, jest ubrana, ma w miarę szczupłe nogi, ubrana jest pod sukienkę, spódnicę mini, może nie midi, ale taką przed kolano, do tego elegancki, modny golf, ma ładnie zrobioną fryzurę, taką lekką, pomalowane paznokcie, zawsze będziemy tę osobę odbierać jako młodszą niż osobę, która na przykład jest otyła, ma, prawda, spódnicę w kratę za kolano, do tego ma płaskie, prawda, rozklapane buty, w związku z czym i tłuste włosy, wiadomo, że taką osobę będziemy odbierać jako starszą, w związku z czym poza, że tak powiem, tymi czynnikami naturalnymi, czyli tą genetyką i hormonami, na które nie mamy wpływu, to mamy wpływ na czynniki zewnątrzpochodne, mamy wpływ na ubieranie się i mamy wpływ na fryzurę, bo to jest też, proszę Państwa, bardzo ważne, dlatego że jeżeli ktoś widzi osobę z siwymi włosami, to ją odbiera jako osobę starszą. Ja nie chcę powiedzieć, że siwe włosy nie są piękne, bo nawet niektóre odcienie, świetnie wycięte fryzury są fantastyczne, natomiast generalnie jest odbiór taki: siwa to stara. W związku z czym jednak no stąd wymyślono te farby do włosów, żeby trochę ten kolor zmieniać, żeby on przypominał kolor, który mieliśmy w młodości. Następna rzecz, jeżeli spojrzymy na samą twarz, to na przykład oko. Jak Państwo zobaczą na oko osoby młodej, ono jest świetliste, otwarte, prawda? Natomiast oczy osób starszych są takie jak gdyby zapadnięte, troszkę przymglone. Z czego to wynika? No wynika to z naturalnego zaniku tkanki tłuszczowej, takiej poduszki tłuszczowej, na której gałka oczna siedzi. Jak ta poduszka nam się zapada, no to oko nam wpada. Następna rzecz, powieka. Powieka w związku z grawitacją nam się rozciąga, w związku z czym nakrywa oko i wydaje nam się, to oko jest mniejsze, takie, prawda, mało widoczne. To, co jeszcze możemy zobaczyć takiego bardzo charakterystycznego w twarzy, to jest ten tak zwany trójkąt młodości. Normalnie u osób młodych trójkąt młodości jest skierowany wierzchołkiem w dół, czyli mamy podstawę trójkąta na czole, natomiast jak gdyby wierzchołek w dół, dlatego że mamy kości policzkowe równe, ładne, okolica bródki jest wąska. Natomiast co się dzieje z wiekiem, to wszystko nam się odwraca o 180 stopni, dlatego że podstawa trójkąta jest na dole, gdyż policzki pod wpływem grawitacji, pod wpływem w ogóle mimiki, one nam zjeżdżają w dół, robią się różnego rodzaju zmarszczki, prawda? I to całe takie opuszczenie twarzy w dół, właśnie opuszczenie powiek, opuszczenie doliny łez, opuszczenie tutaj okolicy policzków, prawda? Ta nierówna linia żuchwowa, to wszystko powoduje właśnie taki wizus takiej osoby trochę starszej, przygniecionej, właśnie przez to odwrócenie się trójkąta. No i oczywiście to, co obserwujemy na skórze, czyli przebarwienia, odbarwienia, taką nieprawidłową teksturę skóry, prawda? Takie bardzo drobne zmarszczki, taką charakterystyczną, mocno nasiloną bruzdę nosowo-wargową, bruzdy marionetki, czyli tutaj od kąta ust do żuchwy, prawda? Tą zmarszczkę lwią, która przytwarza taki mniej sympatyczny wygląd. No to są na przykład niektóre rzeczy, które można skorygować za pomocą medycyny estetycznej, bo możemy trochę skorygować czoło, możemy za pomocą toksyny botulinowej, możemy troszkę wypełnić policzki za pomocą wypełniaczy, skronie możemy wypełnić, możemy u chirurga plastyka albo okulisty, prawda, zrobić palpebroplastykę, czyli operację powieki. No wszystko są to rzeczy, na które mamy wpływ, natomiast na samą jakość skóry też mamy wpływ, możemy porobić różnego rodzaju peelingi, mezoterapię, jeżeli jest skóra taka obwisająca, możemy założyć nitki, też są metody chirurgii plastycznej, więc gdzieś tam możemy ratować tą swoją młodość, ale jak już uratujemy młodość na twarzy, to dalej mamy szyję, dalej mamy dekolt, dalej mamy dłonie, więc jak gdyby tutaj tych elementów, które powodują to, że osoba wygląda starzej albo młodziej, no to jest bardzo wiele. Pani profesor, no nic dodać, nic ująć, ale ja jeszcze powiem jako ciekawostkę, że również rozmiar ucha i nosa, bo im mniejsze, tym młodsza twarz, i chodzi o to, że uszy i nos są jednymi z niewielu części ciała, które rosną całe życie. Znaczy tak, to prawda. Generalnie jak popatrzymy, może rosną całe życie, to trochę przesada, ale faktycznie, jak gdyby one tak jak stopy, one się tak w cudzysłowie rozklapują, że ten nos jest większy, taki bardziej przesadzisty, te uszy są większe. To wszystko też wynika głównie z grawitacji, bo niestety ta grawitacja codzienna, gdzie my większość czasu spędzamy no głową do góry, a nie głową w dół, to właśnie powoduje, że te wszystkie takie wiszące, luźne części się wydłużają. Natomiast jeżeli chodzi o stopy, a jeszcze stopy, jeżeli ktoś ma w młodości płaskostopy, czyli będzie miał je całe życie, ale ten na przykład nie
nieprawidłowy układ stopy powoduje jeszcze jak gdyby takie obniżenie się tej stopy, spłaszczenie i zwiększenie rozmiaru buta. No proszę spytać, często pacjenci mówią: panie profesor, ja miałem kiedyś 39, a mam 40 albo 40,5. Co to się stało? Czy to mi noga na starość urosła? Nie, ona nie urosła, ona się po prostu rozklapała zarówno wzdłuż, jak i w dół. I oczywiście, że ale tak z drugiej strony my na to nie mamy wpływu, no nic z tym nie możemy zrobić. Po prostu to, co możemy zrobić, to na pewno musimy starać się ubierać w taki sposób, by być w miarę wyglądać młodo. Staramy się mieć fryzurę lekką, bez jakichś tapirów, bez jakiejś dużej liczby lakieru, bez na przykład ciemny kolor. Też proszę pamiętać, oczywiście, jeżeli ktoś miał w młodości czarne włosy, to on zawsze będzie dobrze jak gdyby dopasowany do tych czarnych włosów, bo pamiętajmy, że natura sobie sama najlepiej dobiera kolor włosów, dlatego że mamy takie skale Fitzpatricka, gdzie wiadomo, że w zależności od tego, jaki mamy typ skóry, jaki fototyp, to taki będzie kolor skóry, kolor oczu i kolor włosu. I na przykład, jeżeli osoba jest zupełnie biała jak ściana, ma niebieskie oczy, to do niej dopasowanie czarnych, kruczo-czarnych włosów, no będzie troszkę takim dysonansem. W związku z czym oczywiście farbujmy się na starość, jeżeli ktoś ma ochotę wyglądać młodziej, natomiast dobierajmy też kolor, który będzie takim kolorem trochę z palety neutralnej, dlatego że zawsze te jaśniejsze kolory wyglądają troszkę młodziej. Tak zresztą doradzają styliści. Tak samo jak styliści na przykład po 50 roku życia doradzają krótkie, lekkie fryzury. To właśnie to, co pani redaktor spytała, że jak gdyby no z czasem no, trzeba coś robić, żeby tutaj się odmładzać. Więc to jest też okulary. Nie powinny być jakieś takie przygniatające czarne, tylko właśnie leciutkie, takie jasne. Więc to wszystko jak gdyby są takie elementy, które wpływają na to, że wyglądamy jak 10 lat młodziej. Czyli pani profesor, nie ma nic strasznego w zmarszczkach. To, czego powinniśmy unikać, to być niepewnym, staromodnym, powolnym i obojętnym, bo to sprawia, że wyglądamy na starszych. Tak, dokładnie. I jeszcze powinniśmy cieszyć się życiem, dlatego że niestety, ale żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych wrażeń. W związku z czym musimy żyć pełną piersią, aczkolwiek czasy są takie, jakie są i na pewno za dużo, że tak powiem, przypadków do radości nie ma. Jak patrzymy, no to wiadomo, że większość ludzi niestety w powodu pandemii, wojny, no niestety ma gorsze samopoczucie, obniżony nastrój, gdzieś tam niektórzy nawet mają depresję, no to trzeba przynajmniej z tej depresji jakoś próbować wyjść, może zainwestować właśnie w siebie jakoś tak urodowo. Bardzo. Bo idzie wiosna. Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem Radia Parada była profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Bardzo Państwu dziękuję serdecznie. Do widzenia, pani redaktor. Forum Radia Rock Parada.